gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska i Oliver Pochwat. Witam państwa ponownie. Proszę państwa, Dziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, który wzbudził duże zdumienie, szczególnie jedna kwestia przez panią przewodniczącą wygłoszona. Pamiętamy początek czerwca, kiedy triumfalnie ogłoszono w Warszawie, że zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską w sprawie polskiego planu odbudowy. Ursula von der Leyen przyjechała do Warszawy, miała konferencję prasową wspólnie z prezydentem i premierem i wszystko było cacy cacy, a potem się zaczęły pojawiać różnego rodzaju głosy, a to coś powiedziała komisarz Jurowa, że Polska pieniędzy nie dostanie, bo to i tamto, a to powiedział komisarz Reinders, że też Polska nie dostanie i tak dalej, i tak dalej. No a w tym wywiadzie Ursula von der Leyen powiedziała wprost: nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tę kwestię należy rozwiązać, aby spełnić warunki przyznania środków z KPO i umożliwić komisji uruchomienie pierwszej płatności. Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości, co jeszcze nie nastąpiło. W szczególności nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów. Rzecznik rządu, pan Piotr Müller, mówi, że Komisja Europejska jeszcze nie przedstawiła żadnego dokumentu, który by oceniał realizację kamieni milowych zawartych w KPO. A pan minister Buda mówi, że albo było złe tłumaczenie wywiadu, albo coś się tam pomyliło pani von der Leyen i on oczekuje, że rzecznik Komisji Europejskiej to wszystko sprostuje. I teraz mamy problem, bo pani Ursula von der Leyen to nie jest Janina Kowalska spod, nie wiem, Wyszkowa czy jakiejś innej miejscowości, w niczym nie uwłaczając Wyszkowowi i innym miejscowościom, tylko to jest przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jeżeli ona publicznie coś mówi, to nie mówi dlatego, że jej się coś wydaje, tylko dlatego, że takie jest stanowisko Komisji Europejskiej. No i teraz mamy problem, panie Oliverze, dlatego że polska konstytucja daje prerogatywy prezydentowi. W 144 artykule w ustępie trzecim jest wymienione 30 prerogatyw prezydenta. Jedne są ważne, drugie mniej ważne, jedne są najważniejsze. Wśród tych prerogatyw prezydenta, oprócz tego na przykład, że prezydent ma prawo łaski i nie musi się przed nikim tłumaczyć, komu i dlaczego tego prawa udziela, że prezydent może nadawać obywatelstwo albo pozwolić na zrzeczenie się tego obywatelstwa, jest również prerogatywa, która mówi o tym, że prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa nominacje sędziowskie przyznaje i wręcza. No i teraz jest pytanie, czy pani Ursula von der Leyen chce nam zmienić konstytucję? No bo konstytucja wyraźnie w 179, o ile dobrze pamiętam, artykule mówi wręcz, że prezydent mianuje sędziów, a w 180 mówi o tym, że sędziowie są nieusuwalni, czyli to tak jakby gwarancja ich niezależności, bo jeżeli człowieka z urzędu nie można usunąć, to może ten urząd sprawować zgodnie ze swoim sumieniem, wiedzą i moralnością. Oliver Pochwat. Panie rektor, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja się zastanawiam, gdzie są w tym momencie wszystkie liczne konstytutki, które nie tak dawno jeszcze protestowały. Ja zdaję sobie sprawę, że moda na protestowanie wyszła i teraz, znaczy zmienia się, teraz jest, podejrzewam, prawo unijne, ale odłóżmy żarty na bok. To nie jest kolejny raz, kiedy Unia Europejska próbuje wpływać na polski system prawny, w tym między innymi konstytucję, ale jednocześnie zarzuca polskiemu rządowi, że notorycznie tą konstytucję łamie. Co do wywiadu Ursuli von der Leyen, proszę państwa, to jest bardzo proste, dlaczego ona tak powiedziała. Pozwolicie państwo, że ja troszkę nawiążę do mojej wcześniejszej wypowiedzi. Wszyscy doskonale widzimy, co robią Niemcy, jaką prowadzą grę z ruskimi. Niemcy w oczach całego świata są pośmiewiskiem. Wszyscy widzą, że z Niemcami nie ma sensu robić żadnych interesów, bo dogadują się z państwem, które zaatakowało inne niezależne i suwerenne państwo. Polska na tle Unii Europejskiej, ale też na tle innych krajów, bardzo wzmacnia swoją pozycję polityczną. Więc Niemcy muszą zrobić wszystko, żeby Polska tej pozycji nie miała. Ale jak to zrobić? No skoro Polska przyjmuje uchodźców, przekazuje broń, Ukraińcy mogą na nas liczyć. No to się wytwarza takie wrażenie, że proszę państwa, ta Polska, te dzikusy,
To nie jest cywilizowany kraj. Oni nawet takich prostych rzeczy nie potrafią zrobić. Oni prawo notorycznie łamią. Oni są w opozycji do Unii Europejskiej. Z nimi nie ma co wchodzić w jakieś żadne interesy. To my, Niemcy, to przedstawiciele Unii Europejskiej, najlepsza gospodarka, to my wiemy, to my jesteśmy krajem praworządnym, nie ta Polska. Dlaczego ja wysnułem taką teorię? Bo przecież jeszcze niedawno Komisja Europejska i pani Ursula von der Leyen twierdziła, że Polacy jednak przychylili się do wniosku. Prezydent zmienił, przygotował swoją ustawę, jakoś nikomu nie przeszkadzała. Nagle się po paru miesiącach okazuje, że jednak nie. Jednak to, co proponowała Komisja Europejska i co zostało wprowadzone przez Polskę, jednak jest złe. No to z czego może to wynikać? No to proste pytanie. Czy komuś zależy na tym, żeby Polskę oczernić na arenie międzynarodowej i osłabić naszą pozycję? Czy może to po prostu wynika, że tam w tej Unii Europejskiej siedzą niekompetentne osoby? Czy może jest jakiś inny trzeci czynnik? Bo ja tego na tą chwilę nie potrafię w 100% wyjaśnić, ale wydaje mi się, że to jest pierwsze to, co powiedziałem. Chodzi o to, żeby osłabić pozycję Polski na arenie międzynarodowej i na arenie europejskiej, bo przecież Niemcy nie mogą sobie pozwolić na utratę tego zaszczytnego tytułu. No tak, bo Polska przeszkadza przede wszystkim w pomyśle federalizacji Europy i narzucenia dominacji najsilniejszych państw, a przede wszystkim Niemiec i Francji nad resztą naszego kontynentu, a po drugie no przeszkadza w wyciszeniu tego, co się dzieje na Ukrainie, w pomocy Ukrainie, bo bardzo ostro walczy o to, żeby i sankcje były w miarę ostre, chociaż wszyscy starają się je ominąć, wszyscy na Zachodzie. Ostatnio przeczytałam, że zwolniona z sankcji została rosyjska firma produkująca tytan. Prezydent Macron powiedział, że to jest tak mała firma, że właściwie to nie ma żadnego znaczenia dla sankcji. No ale jak tak wszystko się do kupy zbierze, jak się okaże, że sankcje na złoto są, ale na wyroby z biżuterii już nie ma, sankcje na różnego rodzaju maszyny są, ale na luksusowe samochody już nie ma i tak dalej, to się okaże, że całkiem poważny wyłom w tych sankcjach został złożony. Zrobiony. Ale Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej. Podczas rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w lutym nie było żadnych zastrzeżeń do projektu noweli o Sądzie Najwyższym. Dlatego ostatnia wypowiedź szefowej Komisji Europejskiej jest zdumiewająca, że pojawiają się argumenty o takiej sile na takim etapie. Pani minister mówi, że jest to pomieszanie pojęć, bo czym innym jest badanie bezstronności, niezawisłości sędziego, na co pozwalają trzy instrumenty, które mamy w porządku prawnym, ale zupełnie czym innym jest kwestionowanie statusu sędziego. Przecież na to nie może być zgody. Sędzia powołany przez prezydenta na wniosek KRS jest sędzią i to wynika wprost z konstytucji. No ale przecież, Agnieszko, Unia Europejska, Komisja Europejska twierdzi, że prawo europejskie jest ważniejsze od polskiej konstytucji, więc co tam, że w konstytucji są prerogatywy prezydenta, a jedną z nich jest mianowanie sędziów. Prawo europejskie jest ważniejsze, a Polska to prawo europejskie permanentnie łamie, bo nie pozwala, żeby sędziowie orzekali w każdej sprawie zgodnie z prawem europejskim, a nie tylko w tych, gdzie kompetencje i dyrektywy Unii Europejskiej to stanowią. No i w ogóle mogą mówić, że ten sędzia im się nie podoba, bo został mianowany przez prezydenta, a prezydentowi polecił go KRS i tak dalej, Agnieszka. No ale Unia Europejska twierdzi też, że ślimak to ryba, marchewka to owoc, więc oni sobie tam stwierdzają różne rzeczy i będą sobie tak jeszcze stwierdzać przy różnych okolicznościach i okazjach jakieś różne dziwne historie. Ja bym się, że tak powiem, tutaj zatrzymała na dwóch sprawach. Po pierwsze, jakby bardzo ważne jest to oświadczenie tej pani Paprockiej, która bardzo wyraźnie powiedziała, i tam jest dosyć znamienna wskazana data, luty tego roku. No wiemy, co się stało w lutym tego roku, bo pod koniec lutego tego roku wybuchła wojna na Ukrainie, tak? Rosja bandycko zaatakowała sąsiedni kraj, no i od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Przede wszystkim dostały po tyłku Niemcy. No i jakby do tej pory, do czasu wybuchu tej wojny, szło wszystko lepszym lub mniejszym jakimś tam torem. Tutaj Polska była szarpana na różne sposoby i nagle Polska urosła. I urosła w Unii Europejskiej, ale urosła w opinii międzynarodowej. Bardzo ściśle współpracują z Polską w tej chwili Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale też inne kraje w Europie. I powiem więcej, liczą się. Polska zadbała o zasoby gazu, o magazynowanie. W tej chwili dba o to, żeby węgiel był dostarczany i jeszcze
o inne różne historie, które pozwalają Polsce utrzymać się nie tylko na powierzchni, ale odgrywać rolę lidera w regionie. I ta rola jest zagrożeniem dla Niemiec i trzeba tak to odczytywać. Także tutaj ta zbieżność tych dat nie jest absolutnie jakaś przypadkowa, tylko widać już wyraźnie co do czego. Niestety, ja mówię niestety dla Niemiec, Donald Tusk tutaj nie zawojował sceny europejskiej i w Polsce i w Europie. Stał się, że tak powiem, głównie pośmiewiskiem gdzieś tam internautów przez swoje liczne lapsusy i jakieś bzdury, które chodzi opowiada wszędzie. Więc no, jest dramat, bo obecny polski rząd nie robi tego, co by robił Donald Tusk albo inny tam, prawda, chłopczyk, którego wystarczyło poklepać po pleckach albo coś tam obiecać i już wszystko poszedł, zrobił. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Ja uważam, że w tej sytuacji nie ma co tutaj tłumaczyć, że to jakiś błąd w tłumaczeniu wywiadu albo jeszcze coś, tylko najwyższa pora jest postawić po prostu weto. Unia Europejska nie może nam modelować państwa, układać tak, jak sobie chce, bo jeżeli chce to robić, to ja powiem więcej. Pisałam wczoraj, sobie żartowałam na Twitterze, ale autentycznie, jeżeli Unia Europejska chce się bawić takimi zabawkami, to dajmy niezależność polskim sędziom do tego, żeby również kwestionowali status sędziego w innych krajach Unii Europejskiej. Sędziów TSUE, dlaczego nie? Bo na jakiej podstawie w Polsce tylko mają kwestionować? A co to jakiś gorszy sędzia jest? I ostatnia sprawa. Każdy sąd w Polsce, jakikolwiek by on nie był, czy to jest sąd karny, czy to jest sąd administracyjny, cywilny, czy gospodarczy, orzeczenia wydaje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Nie w imieniu Komisji Europejskiej, nie w imieniu Unii Europejskiej, pani von der Leyen, czy pana tam kogokolwiek innego, tylko w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie polskiego prawa. Jeżeli w Polsce będzie obowiązywało prawo Unii Europejskiej jako to prawo podstawowe, to wtedy niech sobie wydaje, prawda, sędzia dowolny na podstawie, prawda, prawa Unii Europejskiej, czy tam komisji, czy parlamentu, czy czegokolwiek innego. Dopóki sędzia w Polsce wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, ma się stosować do przepisów Rzeczpospolitej Polskiej. A tu jest napisane i to jest święte. Sędziów mianuje prezydent. Kropka. No tak, ale jeszcze w konstytucji jest zapisane, że sędzia w swojej pracy kieruje się konstytucją i ustawami, więc to jest też jakby jednoznacznie określone, ale ja bym nie lekceważyła na twoim miejscu tego ślimaka jako ryby i tej marchewki jako owocu, dlatego że to ma ściśle określone konsekwencje gospodarcze. To jest po prostu walka o interesy gospodarcze Francji i Portugalii. W Portugalii bardzo popularne są dżemy z marchewek i chociaż w klasyfikacji Unii Europejskiej marchewka to jest warzywo, to jednak no, zgodzono się, żeby w Portugalii był to owoc, bo to się wiąże z innym opodatkowaniem. Tak samo jeżeli chodzi o ślimaki, jeżeli zaliczono je do ryb, to dlatego, że można dotować rybołówstwo, a nie można dotować hodowli winniczka na przykład. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo precyzyjna gra i walka o własne interesy. I weto też ma być taką bronią pozwalającą walczyć o własne interesy w momencie, kiedy się nie ma większości. I jeszcze mamy tutaj właśnie redaktora Pochwata, który nam powie kilka słów na ten temat, co myśli o tym, jak powinny władze polskie zareagować na coś takiego, jak mówi Ursula von der Leyen w takim wywiadzie, bo taka miękka reakcja rzecznika rządu, że oni nie mają jeszcze oficjalnego dokumentu i poczekajmy, aż zostaniemy ocenieni, jak realizujemy, a jak w ogóle złożymy za pierwszy kwartał, czy tam drugi kwartał dokumenty, to wtedy się przekonamy, no to chyba jest trochę za mało. No proszę państwa, powiedzmy sobie wprost. W polityce nie ma miękkiej gry. Jeżeli ktoś w stosunku do nas jest nie fair i chce grać z nami twardo, to my z nim zagrajmy jeszcze bardziej twardo. Proszę państwa, ja przypominam, to jakoś przeszło bez echa. Czasem chyba tam w TSUE była jakaś awantura, że ci sędziowie wcale nie byli niezależni. Może czas przypomnieć też Unii Europejskiej i samym Niemcom, jak prawda w ramach Solidarności Europejskiej dla siebie pobudowały Nord Stream 2, jak są omijane sankcje przez wiele krajów Unii Europejskiej właśnie w stosunku do Rosji. Przypomnijmy o tym wszystkim.
Domagajmy się sprawiedliwości. Dlaczego my zawsze mamy być tym kozłem ofiarnym całej polityki, znaczy kozłem ofiarnym całej Unii Europejskiej? Dlaczego my mamy być tym takim wsłowiowym najgorszym uczniem w klasie? Jeżeli Unia Europejska chce nas karać, to karzcie też i wszystkich. Musimy kończyć, bo my, panie Oliwerze, jesteśmy młodą demokracją i to, co wolno starym demokracjom, to nie wolno młodej demokracji. Jeżeli TSUE, składa się z sędziów wyznaczanych przez rządy, to jest dobrze, a jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce składa się z sędziów wyznaczanych przez wybrany przez elektorat parlament, to jest niedobrze. Musimy kończyć, dziękuję bardzo. Aleszka, jedno zdanie, tylko jedno zdanie z kropką. Tylko weto, na początek wywalić Fit for 55 i koniec dyskusji. No ja bym najpierw, ten alert tutaj właśnie próbowała jednak zlikwidować z tego rozporządzenia, ale zobaczymy. Dziękuję bardzo. Agnieszka Siewryniuk-Maciorowska, Oliwer Pochwat dziękuję byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.